Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wakacji czas zacząć, ale oczywiście zanim przejdziemy do przyjemności, to na początku oczywiście są obowiązki. Zaraz wam pokażę, o co mi chodzi. Tymczasem zobaczcie, mamy piękną pogodę za oknem. Oczywiście mówię za oknem, bo słońce świeci, ale na dworze tak naprawdę piździ. Ja najpierw jadę ogarnąć jakieś zakupy, bo potrzebuję parę rzeczy, a później wam pokażę, czym się zajmę. A więc zapraszam, kochani, na film! Zobaczcie, jakie zajebiste papuszki mordeczki. Szkoda, że ceny nie ma. Ale coś tu się dzieje, bo jest tu moje multi. Patrzcie, jakie fajne. Kurde, ślicznie. Chyba sobie jeszcze klatkę za podanie papuszki jakieś. Fajnie wyglądają, dobra, ale co dalej? No i tak, tu już mam naszykowane z czyściutką wodą. I zobaczcie, tu jest przyczyna, dlaczego chcę wymienić akwarium. Nie wiem, czy będzie widać, o, może tu będzie widać. Zobaczcie, pełno malutkich ślimaków. Ja kupowałem te roślinki żywe, gdzieś tam było chyba jajeczko od po prostu ślimaka. I zobaczcie, one się tak szybko rozmnożyły, że mam pełne akwarium, wszędzie chodzą już, wszędzie po tych szybach. Dlatego ja tu muszę całe wymienić, bo one bardzo szybko się rozmnażają i ich jest normalnie multum. No nic, to ja transportuję rybki, no i zabieram się za to, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na koniec. Oczywiście ta woda będzie musiała długo w tym odstać, więc trochę pobędę w tym. Dobra, zabieram się za działanie, mordeczki, bo trochę roboty z tym będzie. A tu spuszczanko wody. To mam taki odkurzacz. Ja sobie wrzucam, wodę ciągnie. Zobaczcie, to jest taki odkurzacz, ja nim odkurzam. Patrzcie, jak wciąga wszystko. Jak ryby narobią, to takim czymś właśnie idzie ogarnąć akwarium, przepraszam. Zobaczcie, jak to idzie. O, ile syfu. Patrzcie, sztos. No ale tym razem przez te zasrane ślimaki to wszystko wywalam tak czy tak. O, jest jeden dziad. Walczy twardo, patrzcie, skubańca. Idzie, już jest ponad wodą. Zobaczcie, idzie do góry dziad. Pluk! Już gdzieś tam na dole w wiaderku pewnie jest. Haha, mamy cię, skurczybyku. I następny, pyk. Następny, pyk. Dobra. To ja działam dalej. Tak, pół wody spuszczone. Teraz wam pokażę, będzie lepiej widać, ile tych ślimaków tutaj jest. Wszystkie, przepraszam, gdzieś tu palec mój jest. O, tu. Wszystkie, nawet te malutkie, patrzcie. To są wszystko ślimaki. Zobaczcie, ile ich tu jest. Zobaczcie, całe dno ślimakami wywalone. Naprawdę bardzo, bardzo szybko się rozmnażałem. Już to mi nawet kiedyś ktoś pisał. Ale już niedługo, ha, ha, ha. No i tak, mordeczki, akwarium prawie ogarnięte. Woda, roślinki już są zasadzone. Teraz to sobie musi odstać z parę dni co najmniej. Teraz wygląda tak. No jeszcze to muszę trochę parę drobnych rzeczy porobić, ale już praktycznie mam wszystko gotowe. Mniej więcej tak, no, będzie się prezentowało. A tam są teraz te rybki. Zobaczcie. Dużo roboty wam powiem, bo naprawdę, kurwa, z tym trochę przysiedziałem. No ale nic, ważne, że jest gotowe. Czekamy, aż się woda odstoi i wrzucamy naszych domowników. Tymczasem idziemy coś szałać.
No i tak, a dzisiaj wjedzie taki kawał mięcha, moi drodzy. Stek. 9 jurków. Ja sobie go fajnie teraz wyciągłem. Obtoczę sobie go w takiej przyprawie. No i pozostawię na chwilę, a później wrzucę na patelnię grillowaną. No i wszamiemy. A w międzyczasie wybiorę się do sąsiada. Zobaczcie, kochani, przed chwilą byłem u sąsiada. Jak wiecie, opiekowałem się jego kurami. No i taki dostałem tu mały prezencik. Zaraz zobaczymy, co to jest. Sam jestem ciekawy. Zobaczmy. O kurczę. Chwileczkę, bo muszę sobie tu pomóc drugą ręką. O, w mordę. Zobaczcie. Normalnie masakra. 1 litr. Ja pierdzielę. No tak, to ja mogę kury doglądać. Jak najbardziej. Dobra, kiedyś to spróbuję i wam powiem, ale na razie będzie sobie stało za szafeczką. Raczej za szkiełkiem w szafeczce. Ja pierdzielę. No masakra. No i to jest kawał mięcha, moi drodzy. No elegancko. Dobra, to ja się zabieram na chwilę za samanie i zobaczymy, co się będzie działo później. No i tak, moi drodzy, dzisiejszy dzień dobiega końca. Jak widać, już jest prawie godzina 7, na dzisiaj już kończymy. Oczywiście stek był zajebisty, ale odpocząłem, no i musiałem sobie jeszcze coś domówić, bo jednak to za mało było na mój żołądek. A więc jeszcze sobie zapodałem pizzę, zaraz zobaczycie. Z New York pizza. Dużą pizzę połówkową. Z jednej strony 4 sery, a tu coś na pikantno. No, zobaczymy, co to będzie. Ja się za to zaraz biorę. Oczywiście z wami się już żegnam. Zośka też się już z wami żegna. To będzie wyglądało tak. Rybki dalej są tam, ale jak woda stoi, to pokażę w przyszłym tygodniu, jak się będą prezentowały tutaj. Dobra, nic kochani. Miłego, trzymajcie się i do następnego. Elo!